bardzo istotna droga, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny naszego miasta. Droga wyczekiwana przez mieszkańców tego osiedla, ale też droga, która daje nam duże możliwości i perspektywy na przyszłość, bo ja mam nadzieję, że na tym nie skończymy, bo w dalszej perspektywie jest też budowa przedłużenia ulicy Zawadzkiej. Widzimy, że miasto Łomża rozwija się w tym kierunku i tą drogą w przyszłości też będą podążać mieszkańcy Łomży, którzy będą tutaj chcieli się budować, którzy będą tutaj kupowali mieszkania. Też tworzony jest plan zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulicy Kazańskiej i Sybiraków. I tam też w perspektywie następnych kilku lat powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny, powstaną nowe bloki, domki jednorodzinne, więc siłą rzeczy my jako miasto musimy dbać o to, żeby dojazd do tego osiedla był komfortowy dla mieszkańców. Dlatego była to jedna z inwestycji priorytetowych dla mnie i jestem z tego dumny, że udało się ją tak szybko zrealizować. Kosztowała ona ponad 3,5 miliona złotych. Środki zostały zapisane w budżecie miasta Łomża, ale ja liczę na to, że uda nam się część tych środków odzyskać w ramach tzw. refundacji z Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego, bo złożyliśmy projekt na przedłużenie ulicy Zawadzkiej i tam między innymi też wpisana jest refundacja środków na ulicę Zawadzką, czyli istnieje szansa na to, że jeżeli projekt na przedłużenie ulicy Zawadzkiej przejdzie, wówczas też środki te zostały nam zwrócone do budżetu miasta. Przed nami szereg nowych inwestycji, które będziemy otwierać jeszcze w tym roku i taką najbliższą inwestycją, którą zamierzam otworzyć, to jest ulica Piaski Podleśna, czyli Łomżyca. Mieszkańcy tamtego osiedla czekali bardzo długo, bo prawie 30 lat na to, że tam droga powstanie i w taki też sposób uroczysty będę chciał pod koniec sierpnia albo na początku września otworzyć ulicę. No dzisiaj mamy zakończenie roku szkolnego, także jak widać wszyscy są szczęśliwi i już nie mogą się doczekać. Wakacje spędzam z rodziną, zarówno tak jak i z przyjaciółmi, trochę w domu, trochę będę wyjeżdżać, także aktywnie jak zawsze. To był rok dla nas, myślę, że bardzo dobry, bo ten rok obfitował wiele sukcesów naszych uczniów. Możemy się pochwalić również tym, że po raz kolejny otrzymaliśmy srebrną szkołę. Zostaliśmy srebrną szkołą 2017 w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych, zajmując 204 miejsce w Polsce. Jest to, myślę, dla nas duże wyróżnienie, jako że zaczynaliśmy kiedyś, od początku, kiedy szkoła zaczęła istnieć. Te wyniki nie były zbyt zadowalające, ale w miarę upływu czasu jest coraz lepiej i już możemy od kilku lat szczycić się takimi dobrymi wynikami. Czego życzyć można uczniom? Uczniom absolutnie to, co dla mnie jest najważniejsze, to bezpiecznych wakacji. Bezpiecznych, tu na myśli pozbawionych jakichkolwiek wypadków, ale bezpiecznych również, jeśli chodzi o różnego rodzaju pokusy. Nie będę wchodziła w szczegóły, jakie pokusy, ale wszyscy wiemy, różnego rodzaju używki, jakieś swobodne, zbyt nadmierne poczucie wolności. Proszę, by młodzież i dzieci uważała na siebie. Oj, z pewnością odpocząć, z pewnością. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę popracuję, może właśnie gdzieś pojadę sobie, zobaczymy. No ale przede wszystkim muszę na początku odpocząć. Ta szkoła jest szkołą wspaniałą. Jest to szkoła, która jest szkołą tak naprawdę pierwszego wyboru przy składaniu jakby deklaracji o chęci kontynuowania nauki. Jest to szkoła z przepięknie zbudowaną tradycją. Szkoła o świetnych efektach dydaktycznych. A to, co istotne, szkoła, która cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży również z tego powodu, że jest to szkoła przyjazna uczniom. Wybrałam tą szkołę, ponieważ słyszałam dużo pozytywnych opinii na ten temat.
Uważam, że był to dobry wybór. Naprawdę lepiej nie mogłam wybrać. Jestem bardzo zadowolona, że tutaj trafiłam. W szkole panuje bardzo fajna atmosfera. Poznałam wspaniałych ludzi. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali. Także myślę, że to był jeden z najlepszych wyborów w moim życiu. Ja jestem w drugiej klasie, także miałam dużo właśnie teraz rozszerzeń. Także no już do maturki to tak się powoli przygotowywaliśmy. Więc no trzeba było się pouczyć i czasami było ciężko, ale właściwie ta szkoła ma taką atmosferę, że tego się nie odczuwa aż tak mocno. I naprawdę przyjemnie minął mi ten rok. Tak, jest to 25. zakończenie roku szkolnego, więc dla nas ta dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa. Bardziej tak rozbudowaną formę przyjęliśmy dzisiejszej tej uroczystości. Zaprosiliśmy gości, mam nadzieję, że nas tutaj zaszczycą swoją obecnością. Początki bardzo trudne. Co prawda w tym budynku, budynek zabytkowy, ładny, ale w tym budynku mieściła się szkoła budowlana i Wyższa Szkoła Pedagogiczna z Olsztyna. W tym budynku jeszcze pani kurator podała rękę i utworzyła nowe liceum plastyczne. Więc było tych szkół 4. I ja byłem niby tym głównym gospodarzem, mając do dyspozycji 120 piętnastolatków. To nie jak się wchodzi do już szkoły, która już jest w biegu, to jest młodzież od 15 do 19 lat. Natomiast zaczynać z 15-latkami i budować tradycje, to naprawdę do dziś, jak spoglądam wstecz za siebie, to podziwiam i tą młodzież, i nauczycieli, których udało mi się gdzieś na rynku mądrzyńskim pozyskać do tej idei drugiego liceum. Czas na pewno dla szkoły bardzo dobry, bo jak już tutaj cała społeczność mądrzyńska wie, mamy zawsze dużo chętnej młodzieży i ciągle cieszymy się bardzo dobrą opinią. Do dzisiaj jest jeszcze z tamtego pierwszego naboru pan Jan Chojnowski, nauczyciel geografii, i pani Dorota Dąbrowska, polonistka. Co prawda na części etatu, bo poszła, pracuje w oddziale doskonale nauczycieli, no ale niemniej jednak stąd wyszli i dyrektorzy szkół. Udało się jak gdyby kształcić i przygotowywać kadry do innych szkół, dzielić tym. A więc ogromny wysiłek i taki trud wychowawczy, okazywane uczucie uczniom przede wszystkim. Sam już teraz nie wierzę, że to minęło już te 25 lat. Nie wiem, kiedy tak to szybko minęło. Te lata tak mijały no, bez żadnych właśnie trudów. Chociaż no nie, może przesadziłem, jakieś trudności i kłopoty po drodze były, ale wszystko zawsze kończyło się tutaj bardzo dobrze, bo atmosfera w naszej szkole jest wspaniała, zwłaszcza właśnie wśród rady pedagogicznej. Mamy właśnie dobrą współpracę, dobrze wzajemnie się czujemy i to tak zawsze właśnie było od samego początku, również nadal to trwa. No, bardzo lubię tę szkołę, lubię do niej uczęszczać, nauczyciele są naprawdę w porządku. Dużo się nauczyłam w tym roku. Jest dowód na to, że można uczyć w sposób efektywny, a jednocześnie zyskiwać ogromne zainteresowanie i ogromny aplauz wśród uczniów, dlatego że jest tu ogromna przyjazność kadry pedagogicznej. Mamy zawsze bardzo dobrą młodzież, z którą można pracować. No, wie, czego chce zawsze, także na pewno to miało duży wpływ na taki mój odbiór i takie odczucie, że te lata spędzone w tej szkole to były latami niestraconymi i minęły tak właśnie szybko i nawet powiem czasami często przyjemnie. 25-lecie szkoły, ale to trwa właściwie przez cały rok i jeszcze będzie parę wydarzeń związanych z tym. No jest to dość duża uroczystość i czujemy właśnie tę podniosłość w atmosferze. No także przed nami jeszcze parę takich uroczystości. To nie koniec. To jest taki zwiastun głównych obchodów jubileuszu 25-lecia, które planujemy w październiku tego roku. Ten rok dla łomżyńskiej oświaty to rok bardzo intensywnej pracy. Można mówić, że w wielu obszarach przebiegało to
to ta praca. Oczywiście po pierwsze związana z harmonogramem pracy szkoły, czyli z pracą nad efektami dydaktycznymi i wychowawczymi. My mamy naprawdę doskonałe, świetne szkoły, doskonałą kadrę zarządzającą, świetną kadrę nauczycielską. Wszystko po to, aby pracować nad efektami dydaktycznymi, ale również efektami wychowawczymi naszych szkół. I to oczywiście udaje się. Jesteśmy z tego niezwykle dumni. My ze strony miasta, organu prowadzącego, robimy wszystko, aby szkoły wyglądały piękniej, aby była możliwość również korzystania z wielu dodatkowych środków, chociażby na wyrównywanie szans edukacyjnych, na ubogacanie tej bazy materialnej. I to się rzeczywiście udaje, ale również ten rok to jest rok prowadzenia e-dziennika we wszystkich szkołach. Jest to jakby decyzja moja nieodwołalna. To znaczy, że od września wszyscy rodzice w łomżyńskich szkołach będą mogli bardzo szybko i sprawnie sprawdzać efekty swoich dzieci bez konieczności udawania się do szkoły. Jest to oczywiście dodatkowy wysiłek dla nauczycieli, ale myślę, że on w konsekwencji, powiem tak kolokwialnie, opłaci się obu stronom. Nauczyciele dzięki temu będą mieli sprawniejszy kontakt z rodzicami, rodzice bardzo szybką informację o postępach swoich dzieci. Więc to jest taka bardzo duża zmiana, bo jest to absolutnie we wszystkich szkołach wprowadzane równocześnie. Kilka szkół miało wcześniej, natomiast teraz robimy to już jakby w jednym programie dla całego miasta. Kolejna kwestia to jest wprowadzanie reformy edukacji. Oczywiście każda zmiana niesie niepokój, niesie lęk, niesie poczucie zagrożenia, ale wydaje mi się, że swoimi działaniami tutaj organ prowadzący jakby neutralizował te niepokoje. Zrobiłam wszystko, by nauczyciele po prostu utrzymali etaty, bo to jest najważniejsze, by była praca. Festyn na Świętego Jana to jest nasza cykliczna impreza organizowana po raz piąty. Właściwie my nazwaliśmy ją po swojemu, taką imprezą kameralną. Kameralna może też dlatego, że dzisiaj tak mało jeszcze ludzi, bo pogoda nam troszeczkę nie sprzyja, ale zaraz będzie fajnie. I jest adresowana do ludzi troszeczkę wybrednych w stylu życia, może tak bym to nazwała. Przede wszystkim będą liczne atrakcje, jest dużo atrakcji, park krajobrazowy, będzie też degustacja kuchni regionalnej, przede wszystkim pajda chleba ze smalcem, grill, no i wiele innych różnych atrakcji. Na tej imprezie nawiązujemy do tradycji. Bez tradycji, bez historii giną narody. I wychodząc z tego, zorganizowaliśmy imprezę, gdzie każdy może poczuć się twórcą. Razem z nami może uczestniczyć w warsztatach artystycznych, śpiewu, muzyki tradycyjnej, będzie lira korbowa, malarstwo intuicyjne, dowiemy się o życiu pszczół, możemy nauczyć się sztuki wicia wianków z artystką ludową i dowiemy się trochę o tradycji rzucania wianków na wodę, tak? Jak to było, co to był zazwyczaj. Ponadto posłuchamy troszeczkę innej muzyki. Potem wzięli się za ręce, poszli sobie w las. Poszli sobie w las, poszli sobie w las. Czwarte wyścigi pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi. 3, 2, 1, 0, start! Żywiołowy doping słyszymy. Chyba grono wielbicieli. No i w niektórych momentach do relaksu. Stosuję technikę, że z dwóch stron wiosłem się posługuje. Piękny nawrót.
Codziennie, jak tu rozmawiałem, nikt tyle nie przebywa, co ja. 7, 8, 10, 12 godzin. Nie jest to strzał w dziesiątkę, dlatego że jest to bardzo taki naturalny produkt, który jest stąd, jest ukorzeniony wśród wszystkich mieszkańców, którzy się wychowali nad Narwią, bo bez pychówki trudno sobie nad Narwią wyobrazić życie. Technika, przede wszystkim technika, trening, trening i trening. No, to jest najważniejsze. Technika. Będą trzy indywidualne konkurencje. Pierwsza to będzie slalom pomiędzy bojkami. Następną konkurencją będzie przewóz, bieg sprinterski, który będzie polegał na tym, że no, będzie pewien odcinek i trzeba będzie zacząć oczywiście slalomem, ale się liczy na czas głównie. Następnie jedno z konkurencji będzie przewóz wiadra wody pomiędzy brzegami rzeki Narew, gdzie będzie premiowana oczywiście ilość wody, którą dowiezie pychówkarz. No, zapowiadają się niezłe emocje. 6 bardzo mocnych pychówkarzy się nam zgłosiło i innowacją w tym roku jest, że zdecydowaliśmy się ufundować drobne nagrody finansowe. Po innych rzekach pływałem po Biebrzy tylko, na Bugu tam byłem 2 razy, co tak się przepłynąłem. Narew jest rzeka dobra do tego sportu, bo jest taka no, bardzo dość leniwa. Na Biebrzy jest ciężko płynąć. No i u nas momentami też tak samo, bo jak są takie, jak to mówi się, łachy, płytkie miejsca, to jest bardzo ciężko płynąć, ale jakoś się radzi. Dopóki to jest trochę zdrowia i siły, to się radzi. W ogóle Festyn przeplata się cały czas z ekologią, z bogactwem Łomży, czyli z jej zdrowym jeszcze powietrzem, ze zdrowym jeszcze jedzeniem. Chciałabym, żebyśmy wszyscy nie szybko to zepsuli, tak jak jest gdzie indziej. Bo nasza Łomża to taka prowincja, ale mam tu na myśli to dobre znaczenie prowincji, czyli zdrowie. To jest nasza perełka. Tak, i my tutaj podkreślamy, że ta nasza perełka to Łomża i okolice. W związku z tym mamy jedzenie od okolicznych wytwórców, tak, inne klimaty. To nie jest wata cukrowa, nie lizaki, tylko chleb swojskiej roboty, ze smalcem może być, tak, bo nie mówimy tu o klinice zdrowia, tylko takie klimaty, tak. I to wszystko dzisiaj będzie tutaj na bulwarach. To piękną imprezę możemy zorganizować właśnie dzięki no, tak naprawdę środkom z Urzędu Miasta Łomża, dlatego że nasz projekt, który my złożyliśmy, uzyskał akceptację i właśnie między innymi dzięki temu projektowi możemy to zrobić, ten wyścig. Thank you.
dziękujemy pani Ani Archackiej, że to od 24 lat, że możemy się spotykać właśnie w tym miejscu, w Muzeum Przyrody w Drozdowie. To jest stolica festiwalu i ta stolica festiwalu pięknieje z roku na rok. Organizatorem festiwalu w roku bieżącym jest również, podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Od 5 lat jesteśmy współorganizatorami. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury organizujemy ten festiwal. No i oczywiście Zarząd Województwa, Sejmik Województwa musi zabezpieczyć odpowiednią kwotę finansowania na to, aby się ten festiwal odbył. I stało się tak tym razem przy, można powiedzieć, skromnym budżecie skierowanym na festiwal przez ministra kultury. Pieniądze z samorządu województwa dały możliwość zorganizowania festiwalu na, jak zwykle, dobrym poziomie i bardzo cieszę się z tego powodu, a jednocześnie chciałbym też wyrazić radość z tego, że festiwal się rozszerza, że nie tylko Łomża i okolice Łomży, ale z każdym rokiem jakaś nowa miejscowość jest organizatorem jednego z koncertów. Tym razem 8 lipca będzie to Rajgród, pensjonat Raj w Rajgrodzie, który będzie gościł artystów festiwalu i odbędzie się tam również koncert, za co społeczność Rajgrodu jest bardzo organizatorom wdzięczna i wierzę, że z kolejnymi latami kolejne miasta będą festiwal absorbowane. Dla małych miejscowości naszego województwa czasami jest to bardzo duże wydarzenie i ludzie mogą tam również skorzystać z talentów artystów Opery Bałtyckiej i też całego kraju, a także z zagranicy, za co oczywiście jesteśmy wdzięczni organizatorom i taka jest rola samorządu województwa właśnie, żeby wspierał kulturę, która wychodzi na całe województwo i tak też robi ten festiwal. Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Drozdowie Łomża, można powiedzieć, że rozrasta się w różny sposób. Przybywa ilość miejscowości, w których odbywają się koncerty, bo w tym roku poza miastem Łomża to jeszcze bodajże w 12 miejscowościach różnych będą odbywać się koncerty. Przybywa osób życzliwych, tych, którzy włączają się do współorganizacji, włączają się również do współfinansowania. To cieszy, jest to zasługa na pewno organizatorów, że potrafią zabiegać o osoby życzliwe, ale jest to również zasługa, czy może w szczególności zasługa pana dyrektora Jacka Szymańskiego i wszystkich wykonawców, którzy poprzez swoją tutaj występy, prezentacje piękna muzyki i śpiewu potrafią zaskarbić sobie i zjednoczyć ludzi, coraz więcej ludzi życzliwych. Bardzo dziękuję wszelkim darczyńcom, dobrodziejom, współpracownikom, sponsorom. Chciałem właśnie w ten sposób przekazać nasze wielkie podziękowania. Dlatego, proszę Państwa, to są koncerty, przedstawienia, widowiska, które same by się nie zrobiły. Oczywiście artysta stoi na scenie, ale wokół artysty, wokół sceny zgromadzonych jest wiele osób, wiele instytucji, które takie przedstawienie nie tylko promują, ale po prostu produkują, bo to tak trzeba by powiedzieć. Proszę Państwa, w tym roku na festiwal przyjedzie 5 organistów. Najbardziej zapracowani są pianiści, zatem wystąpi 6 pianistów, 1 klawesynistka, 7 skrzypków, 1 altowiolistka, 3 wiolonczelistów, 2 klarnecistów i wokalistów będzie najwięcej, bo chyba 14 albo 15. Zapraszamy Państwa wszędzie, na wszystkie koncerty bez wyjątku, bo zaprezentują się i artyści, których Państwo już znają, ale pojawią się nowe twarze. Ja uzupełnię jeszcze, dobrze? Bo jest taka ważna informacja. Tak. Nie wszyscy są zmotoryzowani. W roku ubiegłym, 2 lata temu, również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne podstawiało autokary. W tym roku na inaugurację autokar do Drozdowa będzie podstawiony. Okay. Będzie podstawiony również autokar do Czartorii i na galę autokary będą podstawiane. Natomiast one nie będą zupełnie za darmo.
Będzie trzeba kupić bilet za 5 zł w dwie strony. To nie jest jakaś wysoka kwota, natomiast z dyrektorem Nowakowskim uzgodniliśmy, że tego typu wariant osobom, które nie posiadają własnych środków transportu, będzie łatwiej dojechać na koncerty festiwalowe. Jeśli możemy prosić, poprosimy o przekazanie tego typu informacji właśnie mediom. Myślę, że zainteresowani dojadą. I jeszcze jedna informacja równie ważna, że tak jak dotychczas utrzymujemy formułę, że wszystkie koncerty są bezpłatne. Wstęp na koncerty jest bezpłatny, co jest bardzo, myślę, istotne dla wszystkich melomanów. Zatem zapraszamy Państwa serdecznie na wszystkie koncerty bez wyjątku, tym bardziej, że wstęp jest wolny. Poza jednym koncertem, który jest koncertem towarzyszącym festiwalowi w Tykocinie w najbliższą sobotę, 1 lipca, odbędzie się koncert w synagodze tykocińskiej o godzinie 19:00 i ten koncert będzie jako jedyny biletowany, ale jest to koncert towarzyszący 24. festiwalowi. Dlatego też nie ma informacji na ten temat. Z tego co wiem, bilety tam są po 15 zł. Autoserwis Staniurski to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, prostowanie felg, wulkanizację, sprzedaż opon nowych i używanych w atrakcyjnych cenach, nabijanie i odgrzybianie klimatyzacji, skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do utylizacji. W sprzedaży mamy używane części mechaniczne i blacharskie. Gwarantujemy zadowalające ceny dla klienta. Autoserwis Staniurski. Łomża, ulica Sikorskiego 319. Telefon 216 66 25. Auta ciężarowe obsługiwane są w Starym Cydzynie. Telefon 219 28 43 lub 502 162 392. Trochę potańczyć, wypić i zjeść. Dzisiaj będzie fajna impreza, fajna zabawa. Dobry przepis na granalia. Dużo ludzi, zgranej paczki przede wszystkim, tak jak my w naszym samorządzie. Dużo sponsorów. Myślę, że dobra muzyka, którą będziemy dzisiaj oczywiście mieli i też dobre jedzenie i oczywiście trochę trunków. Oj, będzie się działo dużo rzeczy. Zawsze jest dobra zabawa. Będą występowały zespoły. Michael, to jest nasz student, no trzeba się chwalić swoimi, tak, który już jest znaną osobą w świecie disco polo. Buffalo zespół. Będzie też występował też nasz student Jan, który pięknie gra na gitarze, jak również zespół z Łomży. Wiem, że będzie dużo różnych konkursów, że ma być dużo różnych fajnych zespołów i to co ciekawe, że nie tylko jeden rodzaj muzyki, ale będzie też i muzyka rockowa, bluesowa, także tyle wiem, a więcej to myślę, że tutaj samorząd jako gospodarz może się wypowiedzieć więcej. Tutaj nasza społeczność Aeroklubu Białostockiego postanowiliśmy zafundować, zasponsorować skok w tandemie no, dla szczęśliwca, którego poznamy za kilkadziesiąt chwil prawdopodobnie. W całej Polsce jest najlepsza impreza. Gdzie lepsze można znaleźć? Browarek za darmo, kiełbaska za darmo, wchodzi się, bawi się, człowiek robi co chce, w miarę zdrowego rozsądku i wiadomo, żeby było dobrze.
Słuchajcie, ale zróbcie dla Mateusza hałas. Agronalia są to, jest kuchnia, jest grill, jest integracja pełna. Nie mamy tutaj tak jakby wydzielonego miejsca dla profesorów, dla studentów, dla przyszłych studentów. My po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną. Ja jestem gościem tutaj. To organizuje wszystko samorząd studencki. My tylko im pomagamy. Pomagamy też, a z drugiej strony nie przeszkadzamy. To samorząd też znalazł firmy sponsorujące, które nas tutaj wspierają. To samorząd jakby odpowiada za cały program. My tylko w takich różnych punktach staramy się pomóc. I robią to dobrze, więc to też chwała samorządowi. To jest już cykliczne spotkanie, szóste, Agronalia Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Jest to spotkanie studentów, absolwentów, kadry dydaktycznej, naukowej, pracowników administracyjnych i wszystkich przyjaciół naszej uczelni, którzy są z nami przez cały rok i jeden dzień dłużej. Cieszę się, że ponad 700 absolwentów zarejestrowało chęć spotkania się z nami. Jest to bardzo dobra forma, gdzie spotykamy się co roku, wspominamy co było i planujemy to, co będzie. Dla mnie naprawdę wielkim wyróżnieniem jest, gdy student, który skończył na przykład 12-14 lat temu studia, przychodzi i się ze mną wita i rozmawia o tym, jak to fajnie było i jak to jest dla nich nawet oczekiwane, że uczelnia wysyła, informuje ich o imprezie, że oni mogą na taką imprezę przyjechać, że nie są tu w żaden sposób pomijani. Więc myślę, że tego typu działania też pokazują, że kto z nami raz zacznie współpracować, to działamy już na lata i myślę, że na następne lata też takie osoby się zjawią, bo tutaj niektóre osoby, które widzę, no to widzę je systematycznie, są z nami i jest nam bardzo miło z tego powodu. Szkoła starała się, żeby jakby najlepiej było dla wszystkich i żeby każdy dobrze się bawił. Perła jest browarem średniej wielkości z województwa lubelskiego. Zaczęło się 6 lat temu, gdzie dostaliśmy propozycję współpracy właśnie z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży odnośnie sponsoringu tych studentów. Z tego względu, że organizujemy różnego rodzaju juwenalia, kozienalia, imprezy podobnego typu w Polsce. Postanowiliśmy również wspierać tą Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży. Z tego, co widzimy, od 6 lat jesteśmy razem z nimi. Wszystkim to odpowiada. Najfajniejsze jest dla nas to, że jednak ludzie tutaj z Podlasia, z regionu łomżyńskiego próbują nasze piwo lubelskie. I Perła towarzyszy nam od początku, jest naszym jednym ze sponsorów, a skoro już zaczęłam o sponsorach mówić, no to dodam, że w tym roku doszło nam nowi sponsorzy, oczywiście Agrocentrum też, które jest z nami, Studio Amelia, Studio Tatuażu doszło w tym roku, Podróż po Skórze, ale główna nagroda to będzie skok ze spadochronu, którą otrzymaliśmy od Aeroklubu Białostockiego. Jubileusz 140-lecia Szkoły Podstawowej w Jeziorku jest przywołaniem dorobku tej szkoły, wszystkich pokoleń, którzy tworzyli tą szkołę. Dla mnie ta szkoła jest po prostu takim źródłem edukacji, a jednocześnie takim pięknymi wspomnieniami, dlatego że to szkołę skończyłem, tutaj w tej społeczności do 16 roku życia mieszkałem. I uważam, że ten patriotyzm, to miłość do ojczyzny, to zawdzięczam i tej szkole, i tej społeczności, gdzie się urodziłem. Wszyscy tam się jest takie.
o 9 zaczęliśmy mszą świętą dziękczynną w intencji z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata, w intencji dziękczynnej za to, co było. Następnie o 10 osobom zasłużonym dla szkoły, współpracującym od lat z nią, dokładnie 21 osób dostało od nas tak zwane pamiątkowe złote tarcze w 4 kategoriach. Zasłużony dyrektor, świadek pamięci, współpraca ze szkoły i pomocna dłoń. Przed nami pierwsza kategoria. Zasłużony dyrektor. Ano środek, zapraszam pana dyrektora Stanisława Masłowskiego, panią dyrektor Marię Szymańską, jak również bardzo gorąco zapraszamy pana dyrektora Jana Kraińskiego. W imieniu dyrektora Masłowskiego grawerton odbierze jego córka Alicja Daszuta, natomiast w imieniu pana dyrektora Jana Kraińskiego nasz nauczyciel naszej szkoły, pani Marzanna Składanek. Bardzo gorąco zapraszam również panią dyrektor Halinę Chełstowską. Tarcza zasłużony dyrektor, bo tak to chyba się nazywa, no myślę, że zobowiązuje do tego, żeby kultywować tradycje tej szkoły i rozwijać wychowanie w duchu patriotycznym szczególnie, bo taki kierunek jakby obraliśmy wiele lat temu. Proszę państwa, przechodzimy do drugiej kategorii. A jest to współpraca ze szkołą. A przed front szyku zapraszam pana Witolda Gronostajskiego, pana Zbigniewa Kossakowskiego, panią Irenę Zarębę. Zapraszam również panią Annę Archacką. Zapraszamy panią Edytę Brzozowską. Jak również zapraszamy gorąco pana Karola Śmiarowskiego. Zapraszamy także panią Renatę Balicką, sołtysa naszej miejscowości i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Jeziorku. Współpracujemy z tą szkołą od ponad 10 lat. Dzieci z Jeziorka otwierają każdorazowo nowy rok. Nowy rok działalności, nowy rok kalendarzowy. I każdorazowo budzi się taka refleksja, że wszystkie dzieci mamy zdolne, ale nie wszędzie są tacy ludzie, są tacy nauczyciele, którzy te dzieci w ten sposób kształtują. Także raz jeszcze serdecznie gratuluję i dziękuję i zapraszam do współpracy. Strażnik pamięci. A o wystąpienie prosimy pana Tadeusza Rydzewskiego. Zapraszamy również pana Jerzego Smurzyńskiego. Zapraszamy pana Mariana Paliwodę. Również bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy pana Marcina Schirmera. I małe wytłumaczenie, że w imieniu pana Jerzego Smurzyńskiego, który nie dotarł na dzisiejszą uroczystość z powodów zdrowotnych, pamiątkową tarczę odbierze pani dyrektor Beata Synowska-Runo. Naszą intencją było właśnie przypomnienie lokalnej, nie tylko uczniom, ale szerzej powiedzmy sobie lokalnej społeczności tej historii, która tutaj się wydarzyła, która miała miejsce. Faktu, że tutaj był kiedyś majątek ziemski, że istniał budynek dworu, który był bardzo pięknym obiektem zabytkowym i wielka szkoda, że został zniszczony i że jego już tutaj z nami nie ma, ale także pamięci naszej rodziny i pamięci tych wszystkich, którzy zasłużyli się dla lokalnej społeczności. Także chcemy upamiętnić tą drobną historię lokalną, która tutaj miała miejsce, bo jest to cząstka, która składa się na wspólne nasze dziedzictwo i wspólną historię powszechną. Zeszliśmy na dolny korytarz, tam została odsłonięta tablica ufundowana przez państwa Schirmerów, upamiętniająca, że na tych terenach kiedyś był ich dwór, a pradziadek pana Marcina, który odsłaniał tę tablicę, był fundatorem parceli i budulca pod szkołą z 1910 roku. Ta szkoła jeszcze jest, w środku wsi stoi, taka drewniana, już chyląca się ku ruinie, ale ona jeszcze świadczy o przeszłości. No i mamy dla państwa niespodziankę. W tym celu udamy się teraz przed szkołę, dobrze? Zasadziliśmy kasztanowiec pamięci,
Ten Kasztanowiec to jest takie przywracanie pamięci jeziorkowian, zasług rodziny Schirmerów. Jak wiemy, w 1944 reforma rolna zlikwidowała majątki ziemskie, w tym majątek państwa Schirmerów, który liczył 660 hektarów. No i od tej pory ich obecność to była taka tajemnica Poliszynela, prawda? Teraz staramy się to przywrócić w zbiorowej pamięci. Ich dorobek, ich mecenat na rzecz oświaty, na rzecz krzewienia kultury tutaj właśnie w naszej społeczności. No trzeba powiedzieć, że też to byli ludzie, którzy przelewali krew za ojczyznę. No to jest bardzo miły gest ze strony pani dyrektor, która doczytała się, czy też pamiętała, że przed wojną, w momencie, kiedy tutaj stał dwór, to prowadziła do niego, jak to z reguły w takich wypadkach bywało, aleja dojazdowa i ona była wysadzona kasztanowcami. I w ten sposób, jak gdyby nawiązała sposób symboliczny do tego okresu przedwojennego, kiedy tutaj była cała aleja kasztanowców. Staraliśmy się żyć, pracować godnie i być rodziną, która jest, troszczy się o otoczenie, troszczy się o okolice, o słabszych, wspomaga ich wtedy, kiedy może i kultywuje w sobie ten pewien etos właśnie taki typowo ziemiański, który sprowadza się do dewizy Bóg, honor, ojczyzna w wymiarze właśnie takim patriotycznym, ale również, którego bardzo ważnym elementem jest właśnie troska o tych najmłodszych, o tych najbliższych, czyli ojczyznę w wymiarze makro, ale również ojczyznę swoją tutaj lokalną, małą, która jest pod bokiem, pod ręką. Wójta gminy Piątnica. Zapraszamy również pana Edwarda Ładę. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy panią Joannę Dardzińską-Mądrę. To również zapraszamy pana Stefana Szymańskiego. Zapraszamy także pana Bernarda Szymańskiego. Bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy panią Barbarę Kurządkowską. Jubileusz 140-lecia Szkoły Podstawowej w Jeziorku wspaniale wpisuje się w dotychczasową działalność szkoły w zakresie patriotycznego wychowania i przywoływania historii pokoleń. Także dzisiaj na tym jubileuszu zostały przywołane osoby, które w sposób niezwykły zasłużyły się dla tej szkoły, jak Teodora Rydzewska, wspaniała patriotka i nauczycielka tej szkoły. Tosia Rydzewska to była taka pionierka edukacyjna. Ona nawet prowadziła edukację, prowadziła nauczanie szkolne w okresie okupacji, kiedy to było zabronione, kiedy to było po prostu... Za to były wielkie konsekwencje, za takie zachowanie się nauczycieli, ale Tosia się nikogo ani bała, ani wstydziła. Była bardzo wierzącą osobą, była osobą, która w jakiś sposób chciała pokazać, że miłość do ojczyzny jest najpiękniejszym darem dla każdego człowieka. Mural jest poświęcony pani Teodorze Rydzewskiej. Jest to nauczycielka, która prowadziła tajne nauczanie, nie pozwoliła w latach 50. zdjąć krzyży, która brała udział w akcjach Armii Krajowej, między innymi uwolnienia z łomżyńskiego więzienia w latach 40. 20 zakładników bez jednego strzału, gdyż dostarczyła w wydrożonym chlebie klucze, amunicję. Między innymi wśród uwolnionych był major Tabortowski, pseudonim Bruzda. Jestem zaskoczony tego... Nie spodziewałem się, nie widziałem. Z odległości pokłonił się siostrze. Ona, nauczycielka sprzed wojny. Słyszę wspólne bicie naszych serc i chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi, wciąż kocham cię. Bardzo podniosła uroczystość i dopełniło się to wszystko, co wiele pokoleń już po wojnie tego pragnęło i marzyło o tym, żeby w jakiś sposób uhonorować, usatysfakcjonować, upamiętnić rodzinę Rydzewskich i szczególnie Tosię Rydzewską. No oczywiście jej braci, jej matkę. Myślę, że ten jubileusz przejdzie do historii bardzo tak pozytywnie. Wszyscy doskonale bawiliśmy się. Została odsłonięta też Czasowa Izba Pamięci, tablica rodu Schirmerów i
mural Teodory Rydzewskiej. 140 lat to przepiękny jubileusz. Szkoła zapisała piękne karty w historii oświaty. Szkoła w Jeziorku jest szkołą wyjątkową. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko wyposaża dzieci w wiedzę, ale prowadzi wzorcowy przykład działań wychowawczych. Dzieci wychodzą z tej szkoły wyposażone w poczucie wartości własnej, w godność osobistą, poprzez przekazywanie im piękna kultury polskiej, historii bogatej. Te dzieci wychodzą i mają wykształcone poczucie dumy bycia Polakiem. Szkoła podstawowa w Jeziorku powstała w czasie trudnym, w czasie zaborów. To był czas bardzo trudny dla naszej ojczyzny. Także funkcjonowanie szkoły w zaborach, w okresach wojen, pierwszej, drugiej wojny światowej, chwile niepodległości II Rzeczypospolitej, jak również po II wojnie światowej, wywarło wielki wpływ na naszą ojczyznę, ale też mówiąc o środowisku lokalnym, o tej społeczności jeziorkowskiej, sąsiednich miejscowości, wiosek, chcę powiedzieć, że tutaj zawsze była Polska, bez względu na dzieje, koleje losu, tak bardzo trudne dla naszej ojczyzny. Szczególne wyrazy uznania przekazuję tym wszystkim nauczycielom, którzy przez te lata, nie szczędząc zdrowia, przepracowali w szkole podstawowej w Jeziorku często całe swoje życie zawodowe, ucząc dzieci miłości, prawdy, godności, szacunku. W tym uroczystym dniu życzę pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, by w kolejnych latach szkoła nie ustawała w kształtowaniu osobowości dzieci, uczyła patriotyzmu, postaw społecznych, obywatelskich, motywowała do dalszej pracy. Gratuluję Państwu dotychczasowych dokonań. Gratuluję wspaniałego święta, wspaniałego jubileuszu. Dziękuję za tę przepiękną lekcję historii. Dzieci słodycze już dostały z okazji Dnia Dziecka i dobrze, a ja tylko chcę przekazać dzieciom piękny album, który wykorzystają pewnie czytając w bibliotece. Życzę wszystkim, pani dyrektor, w całej Radzie Pedagogicznej i całej społeczności dalszej wspaniałego rozwoju, dalszej takiej wspaniałej pracy jak dotychczas. Dziękuję serdecznie. Nie mogę się odmówić tej przyjemności, żeby nie pogratulować w imieniu pana prezesa Zdanowicza, całego zarządu głównego, tego wspaniałego jubileuszu. I tak ciągle mi się cisną dzisiaj do głowy takie słowa Norwida. Gdy się chce budować przyszłość, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Robicie to wspaniale i tak trzymajcie. Po prostu jesteście cudowni. Gratuluję. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Ta szkoła ma coś takiego w sobie, że tutaj nie można czuć się źle. Tu nie można czuć się obcym. Ta szkoła jest bardzo przyjazna i dla człowieka, i myślę dla ucznia, dla nauczyciela. Jest to szkoła wyjątkowa. Jest to szkoła, gdzie myślami do niej się powraca, gdzie człowiek w jakiś sposób jest dumny, że pochodzi z tej miejscowości. Mała szkoła może być wielka, co pokazuje szkoła w Jeziorku, która wychowuje, kształci na bardzo dobrym poziomie. Szkoła to przede wszystkim ludzie, to uczniowie, nauczyciele i od nich zależy, jaki poziom będzie miała dana szkoła. Myślę, że też szkoła jest ubogaceniem lokalnej społeczności otoczenia. Ta szkoła jest centrum życia tej wioski i okolicznych miejscowości. Dzisiaj do tej szkoły przychodzą uczniowie w wieku już 3 lat do oddziałów przedszkolnych i będą kontynuowali naukę w kolejnych latach w przyszłości aż do 15 roku życia. A więc duży kawał czasu uczniowie spędzają w szkole. W naszej szkole bardzo od wielu lat uczniowie osiągają bardzo duże sukcesy sportowe.
I w tej chwili już jest, właściwie bardzo się zmniejszyła liczba uczniów, bo wtedy, kiedy ja zaczynałam, było prawie 200, w tej chwili niecała setka, ale uczniowie są bardzo chętni, są też motywowani przez byłego nauczyciela i obecnego wychowania fizycznego do takiego właśnie wychowania w duchu sportowym i w tej dziedzinie osiągają duże sukcesy. Poza tym też osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Mieliśmy laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych i finalistów w różnych przedmiotach. Czego życzyć? Abyśmy wzorem minionych pokoleń byli godnymi naśladowcami i krzewili dalej patriotyzm, wychowując i edukując nasze dzieciaki w duchu i według haseł sztandarowych. Bóg, honor, ojczyzna. Święty spokój znaleźć chcę. Na łysą
Zespół Łysoziańskie Nuty przyjechał z Łysych. My funkcjonujemy od 2 lat. Dzieciaki zaprezentowały przed Państwem pieśni Pozic Mamo Raz, Lepsa Jajanku, a solistka przedstawiła pieśń Zaświeć Niesiądzu